Dzień dobry moi drodzy, witam was w serii 7 dni, dawno jej nie było. Mam nadzieję, że się stęskniliście, ja bardzo. Także nadrabiamy, mam nadzieję, że spodoba wam się to, co przygotowałam. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od takiego klasycznego serka wiejskiego z owocami dodatkami. Tutaj nie ma większej zasady, jeśli macie tam jakieś ulubione owoce, orzechy czy dodatki, to wszystko możecie pakować do jednej miski. Dlatego też nazwałam przepis klasyk, bo można robić go na wiele kombinacji według uznania. Natomiast ja pokażę wam moją ulubioną kombinację. Dodaję banana, truskawki, kiwi, odrobinkę kakao, płatki owsiane, wszystko posypuję rodzynkami, bo uwielbiam, i orzechami, u mnie pekan, dodatkowo miód. Ja wiem, że to jest bomba słodkości, ale ja taką lubię i uważam, że to jest najlepsze połączenie. Teraz będzie propozycja na serek wiejski dla osób, które chcą przepisu na słono. Pokroiłam pomidora, ogórka i zaraz będę kroić rukolę. W tym przepisie ważne są przyprawy. Zaraz wam pokażę taką moją kombinację, która według mnie najbardziej pasuje. Jest to majeranek, bazylia, czubrica i tymianek. Dodatkowo sól, pieprz. Serek wiejski przekładamy do miseczki, łączymy z naszymi warzywami i dokładnie przyprawiamy. Słuchajcie, tych przypraw nie żałujcie. Ten serek ma być bardzo intensywny, ziołowy, także dobrze go doprawcie, będzie najlepszy. Mieszamy i można jeszcze dodać jakieś pestki. Ja dodałam słonecznika, ale można tutaj na przykład dodać też pestki dyni. Grzanki polecam pod piec i też polecam taki chlebek razowy czy żytni. Fajnie pasuje do tej sałatki. Tak to się prezentuje. Na koniec polałam jeszcze wszystko ziołową oliwą. Powiem wam, że wiele razy robiłam taką sałatkę z serka wiejskiego, ale ta pokonała wszystkie i wyszła idealna. Bardzo polecam spróbować. To teraz coś dla fanów masła orzechowego. Bez tego nie mogło się obejść. Generalnie zrobiłam 5 przepisów na słodko i 2 na słono. Jakoś tak było mi łatwiej wymyślić coś na słodko niż na słono. Ale może jeszcze innym razem się uda. Banana podsmażam na patelni z odrobiną cynamonu. Pamiętajcie, żeby w trakcie jeszcze to wszystko przewrócić, żeby się zrobił fajnie z dwóch stron. Serek wiejski wykładam do miseczki, dodaję banana zrobionego i całość posypuję jeszcze czekoladą. Najlepiej na gorące banany, tak żeby się roztopiła. Truskawki i w zasadzie masło orzechowe. To by było to tyle. Serek wiejski robi się dokładnie w 10 minut. Generalnie te wszystkie przepisy są ekspresowe, więc to kolejny plus i na pewno je pokochacie. Ten serek już pojawił się chyba w 7 dniach na świąteczne przepisy, bo jest, można powiedzieć, taki świąteczny, ale tym razem nie dodaję przyprawy do piernika, przez co nie jest aż tak. Ja użyłam sobie mandarynki i powiem wam, że ona naprawdę fajnie pasuje, bo zwykle używam pomarańczy. Serek wiejski łączę z miodem i kakaem, tak żeby przebić troszeczkę ten gorzki smak. Dodaję orzechy pekan, czekoladę i cynamon. Zapomniałam dodać jeszcze płatków owsianych, a nie, jednak są. Dobra, to wszystko jest na miejscu. Tak prezentuje się serek wiejski. Jest przepyszny. Za nami już połowa, teraz będziemy robić czekoladowy mus z wiśniową frużeliną. Co prawda muszę ten mus troszeczkę jeszcze dopracować, ale może to była kwestia tylko dodania więcej słodzika, ponieważ cały ten serek wiejski był dosyć gorzki, więc polecam wam dodać po prostu więcej słodzika. Jeśli chodzi o frużelinę, ja robię tak, że rozpuszczam wiśnie, rozpuszczam odrobinę skrobi z wodą i dolewam do gotujących się wiśni. Energicznie mieszam i po kilku sekundach frużelina zacznie nam gęstnieć. Pamiętajcie, żeby właśnie nie dodać za dużo tej skrobi, bo wtedy zrobi się wężelek. No i to już nie jest takie dobre. Dodałam do tego jeszcze czekoladę i wszystko wykładam. Granola, mus, frużelina, mus, frużelina. I na górę posypałam wszystko podpieczonymi wiórkami kokosowymi. Pierwszy raz prażyłam wiórki kokosowe i jestem zakochana, muszę je robić częściej. Come take control, just grab a hold of
Zbliżamy się już do końca i tym razem przygotowałam, można powiedzieć, taki szarlotkowy serek wiejski. W młynku zmieliłam siemię lniane, wcześniej tego nie robiłam i popełniałam błąd. Do serka dodałam jeszcze chia i płatki owsiane, całość zalałam jakimś tam płynem, może to być mleko, woda, tak żeby te nasionka wsiąknęły, te płyny, więc najlepiej odstawić serek na około 10-15 minut, można więcej. Dolałam też tą wodę z jabłka, żeby było więcej płynów. A nasze jabłuszka połączyłam z cynamonem i cukrem waniliowym, wszystko wyłożyłam do miski, również połączyłam i na górę posypałam całość orzechami, u mnie to chyba były włoskie. I tak prezentuje się już przedostatni posiłek. Dobra, to teraz przechodzimy do przepisu, który najbardziej chciałabym Wam pokazać. Jest to sos czosnkowy mistrzowski, 1:1 z normalnym sosem, a ma niesamowicie dobre makro. Dokładne proporcje dodam Wam w opisie, ale serek łączymy z odrobiną majonezu i śmietanki, dodajemy sól, pieprz, dużo czosnku i przyprawę tzatziki. Ona jest obowiązkowa. Polecam kupić taką już gotową przyprawę tzatziki. Bagietkę wcześniej podsmażyłam na maśle, później bagietkę dałam do piekarnika, tak żeby cała była chrupiąca. Sosik dałam do lodówki, bo chłodny jest najlepszy. I słuchajcie, czy istnieje idealny sos czosnkowy? Właśnie tak, ponieważ ten sos ma w 100 gramach 140 kalorii, 14 gramów białka i zaledwie 8 gramów tłuszczu, gdzie taki tradycyjny sos czosnkowy ma tych kalorii aż 230, prawie 0 białka, no i większość tych kalorii to są właśnie tłuszcze. Uwielbiam ten sos, tym bardziej, że smakuje 1:1, porównując smak do tego tradycyjnego. To jest jakiś totalny kozak, naprawdę polecam Wam. Odcinek dobiegł końca, mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. Możecie też napisać, jaki produkt mam tym razem przygotować do serii 7 dni pomysłów na...